podsumowanie kolejnego tygodnia. Cały tydzień zaburzyły mi wizyty po różnych zakładach, żeby zostawić swoją ofertę. Nie jest 14:40. Jestem po pracy i niedaleko stąd jest autokomis, do którego chcę wejść i spróbować sprzedać im stronę internetową. Pisałem już do nich poprzez Facebooka, bo mają Facebooka. Znaczy stronę na Facebooku, ale nie odpowiedzieli, więc spróbuję podejść i pogadać. Tak to wygląda po pracy. Próba zdobycia klienta. Natomiast ktoś się może spytać, jak podjechanie do jednego klienta może zmienić. Może zmienić to, że zdobędę tego klienta. To jest jeden klient więcej, gdybym w ogóle nie podjechał. Jeden klient robi różnicę. Zjechałem do Autospa na Płochocińskiej i zostawiłem narmiaki. Niestety nie udało się nawiązać jak do tej pory żadnej konkretnej współpracy. Dla jednego mechanika przygotowałem mock-up, ale on był tak niezdecydowany i nie wiem czemu, ale też drugi mechanik, który właśnie niby chcą, a nie chcą i pół godziny tracę na słuchanie ich żalenia się na to, jaki jest ciężki żywot. I chyba muszę sobie odpuścić mechaników na pewien czas, bo mnie już szlak od nich trafi. Natomiast skończyłem przerabiać kurs sprzedaży, ten, o którym wam mówiłem, że możecie kupić na Udemy. Learn to sell anything by Grant Cardone. Fajny kurs, tylko że zauważyłem jedną rzecz, że to jest przewidziane na amerykański rynek, więc bierzcie to pod uwagę, bo jeżeli będziecie słuchać Osmana, który też się zajmuje, Marcina Osmana, gości z Muszką, prowadzi własną księgarnię internetową. W każdym razie, jak jego posłuchacie o sprzedaży, to on mówi, że jeżeli ktoś nie chce kupić, to odpuszczacie i nie ciągniecie za wielką, za wszelką cenę, a tam jest właśnie w Cardone, mówi, że ciągniemy do samego końca. Więc trzeba to gdzieś zbalansować. I nie wiem, na razie odpuszczam tych mechaników, bo już szlak mi trafia. No i tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Rozwalone kompletnie przez próbę załatwienia kolejnego zlecenia. Jedyną fajną rzeczą jest to, że udało mi się nagrać wywiad na podcast o testowaniu, także zapraszam. W następnym tygodniu już będzie dostępny.